Sasza dzisiaj w Wielkiej Wylewce jest moją gościówką. Kochanienka, czy to prawda, że ty swojego chłopaka na Tinderze wyhaczyłaś? Prawda. I się tam zesmaczowaliście? Tak. Ale to w ogóle to nie było tak, że jakoś od początku się tam rozmowa kleiła. Nie wyczaiłam też jego poczucia humoru na początku i nie spodziewałam się, że w ogóle w jakikolwiek sposób to nasze spotkanie będzie... A co ci takiego powiedział? Po prostu on bardzo ironicznie do wszystkiego podchodził, a ja czasami tej ironii nie skumałam. Aha. Każdą kategorię chłopaka, jaką sobie wymyśliłam na dany okres, spotkałam, poznałam i się okazywało, że to zupełnie nie jest to. I koniec końców Barty okazał się taki normalny, fajny chłopak, no. Inteligentny, przystojny. Czyli tak? Fajniejszy niż Dawid Kwiatkowski. Twoje oczy są jak moje, takie same. Ci samotni są zazwyczaj tacy sami. A nie, no to z Dawidem to ja się nie poznałam na tym. Nie, wiesz co, bo ja przeczytałem dużo rzeczy i tam mówię, wiesz, Sasza z Dawidem, Dawid, Sasza. Czy para. I tak dalej, czy para, nie. Czy ten tego. Więc ale powiedz to... mi, jak się całuje Dawid Kwiatkowski? Ale bez ciebie jestem sam, 1-0-7 nieszczęść. Nie wiem tego. Nie wierzę ci. Nie, jedyne co z ustami zrobił mi Dawid, to rozciął mi wargę. Kazał mi na siebie wskoczyć. Ja się rozpędziłam, skoczyłam na niego i się przewróciliśmy, dowaliłam twarzą w kant baru. Ty, a ty awanturnica w ogóle ponoć jesteś, nie? W tych klubach, pubach, barach różnych, właśnie wszelakich. Nie, ja jestem właśnie takim człowiekiem bardzo spokojnym. Co ty, ja widziałem gdzieś twój wywiad, w którym powiedziałaś, że ty generalnie, jak zawsze chodzisz, to robisz takie zamieszanie wokół robi siebie. Robi się wokół mnie. A biłaś się kiedyś z dziewczyną? Nie, właśnie ja się nigdy nie biłam. Ja w ogóle unikam takich rzeczy. Czyli drogie ja dzieci, szanuję swoją zamiast twarz. Argumentu siły, siła argumentu. No, znasz to! A jak? 3-4. Nie! Jezus. Kurde, aż mi do oka wleciało, a to kwaśne jest, to wiesz? Trzeba było zamknąć. Co, no nie, nie masz takiego odruchu? Właśnie, chyba nie. To, że ja jednocześnie siedzę i z tobą rozmawiam, to jest w ogóle cud. Dwie rzeczy na raz, hello. Siedziałeś, rozmawiałeś, ale już zamknęłeś oczy. Już za dużo na mi mały rudy mózg.